Czy byłaś kiedyś świadkiem złego traktowania psa, na przykład przemocy wobec psów i jak zareagowałaś? No tak jak mówię, no wiele razy właśnie w małej miejscowości w Mszanie Dolnej, tam naprawdę od dziecka walczyliśmy z różnymi sąsiadami o prawa zwierząt, ale nie tylko tam, no ja moje wszystkie zwierzęta są albo ze schronisk, albo przygarnięte z ulicy. Najważniejsza jest właśnie ta reakcja. Mojego Felka, który jest bardzo dużym psem, ale jak go znaleźliśmy, ważył 18 kg, z tego 2,5 kg kamieni wapiennych, który jadł z głodu. Znaleźliśmy go na minus 20-stopniowym mrozie i myślę, że gdybyśmy go wtedy nie wzięli do siebie, do samochodu, do domu, to on by tej nocy już nie przeżył, bo był tak wyczerpany. On, potem Gagusia, którą też znalazłam przy więzieniu w Bytomiu. 2 godziny próbowałam do niej podchodzić, bo ona się tak strasznie bała. Uciekała mi na drogę, w końcu zaryzykowałam i wzięłam ją na ręce. Miałam całe plecy w ogóle zdrapane do krwi, bo ona miała tak długie pazury. Się okazało, że jej właściciel jej nie wyprowadzał na spacer, bo tam potem takie dzieci, którym moja mama pomagała w naszym rodzinnym mieście w Bytomiu, powiedziały, no my wiedzieliśmy, czyli to jest pies, ale nie chcieliśmy go wam mówić, bo wiedzieliśmy, że u was będzie miał się lepiej. Więc on ponoć jej nie wyprowadzał, a kiedy ona robiła siusiu, załatwiała się w domu, to on ją bił. Uczyliśmy ją w ogóle wychodzić, a to był pies, który miał ponad rok. Uczyliśmy ją wychodzić właśnie na zewnątrz i tak dalej, więc w sumie mamy same takie przypadki piesków, które rzeczywiście już coś w swoim życiu przeżyły, ale jak tylko mogę, to pomagam. Angażuję się w różne akcje. Jeżeli trzeba, nie wiem, gdzieś przesłać jakieś pieniądze, to reaguję. Zaadoptowałam byka, do którego teraz akurat nie miałam wiele, nie wiem, parę miesięcy tam u niego nie byłam, ale też przekazuję pieniądze na niego. I więc staram się pomagać jak tylko mogę. I właśnie najważniejsze jest to, żeby reagować. Naprawdę czasem zwykły telefon, nie wiem, widzimy, że pies jest na łańcuchu, widzimy, że pies ma złe warunki bytowe, że jest przytrzymywany w jakiejś beczce, że jest mu za ciepło albo jest mu za zimno, nie ma wody, nie ma jedzenia. Wykonujemy telefon, dzwonimy do, nie wiem, na Straż Miejską, na policję, do organizacji. Łukasz, ty powiedz, gdzie jeszcze można zadzwonić, jak widzimy psa, że jest źle traktowany. Gdzie w pierwszej kolejności dzwonimy albo na Straż Miejską, policja, organizacja prozwierzęca, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami lub inna organizacja działająca na danym terenie, bo to jest bardzo ważne, że nie dzwonimy do dużych organizacji, jak wiemy, że gdzieś działa jakaś blisko organizacja. Też możemy zadzwonić z prośbą o pomoc do społecznych schronisk, tak więc to też jest ważne, żebyśmy dzwonili do miejsca, gdzieś kochają zwierzęta i nie zostawiajmy tego, to jest bardzo ważne, że jak zadzwonimy raz, czy napiszemy, to sprawdzajmy, czy coś się zaczęło dziać z tą informacją, ponieważ wielokrotnie zostawiamy takie rzeczy i potem to nie wiemy, czy te zwierzę ma lepsze życie, czy po prostu to zostało gdzieś pominięte.